Bonjour, tu się gotuje, a ja jestem David Gaboriu. Dziś w mojej kuchni urocza Kasia ze swoją ukochaną babcią Mają. Dzień dobry. Na twoje życzenie przygotujemy barsz biały z dodatkiem pieczonych ziemniaków i wędzonego twarogu. O, Kasia bardzo lubi zupy, a zwłaszcza biały barsz. A najszczególniej mojej ukochanej babci. Pięknie. Wcześniej ugotowałam ziemniaki. Pokroiłem je ćwiartki. Teraz, Kasiu, przełóż do brytwance. Pani babciu, proszę o polewanie oliwą z oliwek i doprawianie. Później upieczymy je w 180 stopniach w piekarniku. Będą zarumienione, idealnie pysznie. Teraz będzie mi szczególnie brakowało takich pysznych obiadów. O, jak to? Sama sobie będę gotować, albo nie daj Boże tata. Ale przecież mówiłaś, że uwielbiasz, jak babcia cię gotuje. Tak, tylko że babcia wyjeżdża na 2 tygodnie do sanatorium. A. Jak znajdzie tam chłopaka, to będzie gotować już tylko dla niego. No, ale Kasiu, co ty opowiadasz, jakiego chłopaka, gdzie? No, babcia jedzie do sanatorium zdrowie podreperować, no lekarz zalecił. Słyszałam, jak rozmawiałaś z ciocią Halinką, że taka miłość z sanatorium to bardzo dobrze na zdrowie robi. Co ty opowiadasz? No chyba coś ci się przesłyszało, Kasieńko, no. Może ciocia Halinka mówiła, ale ja na pewno nie, absolutnie, no. Dla mojego kręgosłupa, panie Dawidzie, lekarz mi zalecił te zabiegi w sanatorium. To ja proponuję przepis na bulion warzywny, który wcześniej przygotowałem. Będzie idealny naszego barszu. Do bulionu sypuję nasz barsz. A ty wymieszasz, proszę. Wtedy ja mogę już wkładać ziemniaki do piekarnika. Babciu, ja nie mam nic przeciwko twojemu koledze. Istnieje duża szansa, że się zaprzyjaźnimy. Tylko najpierw musimy przeprowadzić szereg rozmów. Jakich rozmów? Jak będzie wyglądał podział. Podział? Podział twojego czasu między nami. Przecież nie może być tak, że wcale nie będę cię miała. O. Kasieńko, co ty wymyślasz naprawdę? Nie, właściwie jak tak rozmawiamy, to ja czuję, że mi to sanatorium do niczego nie jest potrzebne. O, kręgosłup już w ogóle nie boli. A, nie, no tam w kółko są te same zabiegi, nudne i mało skuteczne. Ja jutro zadzwonię i powiem, że rezygnuję. Ziemniaki są gotowe? Ładnie upieczone, zarumienione, pachnące. Teraz podział zadań. Pani babciu, na talerzu proszę ułożyć 3 ziemniaki. Pięknie. A ja polewam barszu. A ty, Kasiu, możesz już posypać teraz wędzonym twarogiem. Ciekawe. A na koniec zetrzę jeszcze świeżego szanu. Tak, dla ostrości. Czyli mówisz, babciu, że w tym sanatorium nie ma żadnej rozrywki? Dyskotek? Dziecko, jakie dyskoteki? Ja o 19 spać chodzę, tak? Jestem wykończona tym zdrowieniem. To pan Józef musiał się pomylić, pisząc o waszym sukcesie na ostatnim dancingu. Pozdrawiam królową balu, Józef Król, turnus trzeci. Panie Dawidzie, tak? Pierwszy talerz naszego pysznego barszczu dla królowej poproszę. Ależ oczywiście. Drodzy państwo, dzisiaj gotujemy z królową. No ładnie to, że tak z babci nabijać, no. Niesamowite. Prawie tak dobre jak mój. Babciu, odpisz do pana Józefa, że przyjeżdżasz. Znowu będziecie na tym samym turnusie. Może jednak powinnaś jechać. Wiesz, dla zdrowia. Zalecenie kucharza. Lekarza. Córuś, ale ja tutaj jestem ci potrzebna. Owszem. Jedźmy razem. Co? Jedźmy do tego sanatorium wszyscy razem. Będziemy chodzić na zabiegi, spacery, no i na dyskoteki oczywiście. Panie Dawidzie, tak? Ten barsz jest super, naprawdę. Dziękuję bardzo. W życiu z takiego nie zrezygnuję na całe 2 tygodnie. O, wow! Także tak, proszę państwa. Tu się tańczy, tu się gotuje. Nasz królewski barsz biały z pieczonymi ziemniakami i z wędzonego twarogu pomógł nam rozwiązać mały pokoleniowy konflikt. Przepis oczywiście jest na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo naszym gościom, naszym widzom. Widzimy się za tydzień. Bon appétit, à bientôt! Drodzy widzowie, przepisy znajdziecie na www.tuszegotuje.pl.